Siemano widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku z serii w co warto aktualnie inwestować i czy warto i tak dalej, i tak dalej. Zaraz sobie jeszcze powiemy o IEM-ie, który został zakończony finałem Vitality versus Navi przed szybkim rozpoczęciem, ale wiadomo jeszcze Skin Smoky, strona do wymiany swoich skinów, link do strony oczywiście widzowie w opisie, darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzar przy wymianie. Do tego jakby było mało, strona nie wlicza cen naklejek, przez co wyjmiesz widzu mnóstwo przepięknych craftów, troszkę tutaj tego znajdziesz i naprawdę jest w czym wybierać, więc serdecznie sobie polecam wbić, obczaić, bo naprawdę można wyjąć spoko crafty. Do tego przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 30 5% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów. A my już przechodząc, najpierw szybkim wstępem przejdźmy sobie do Vitality, które wczoraj spotkało się z Navi i wygrało 3 do 1. Generalnie, będąc z wami szczery, oglądałem tylko Miraża. Jest to naprawdę bardzo fajny Miraż, nie widziałem innych meczy. Bardzo wyrównany, fajnie się to oglądało. Ale no co, Vitality wygrało, komu ja kibicowałem, jeżeli byście pytali. Ja kibicowałem Vitality, to się powinno czytać bardziej. Ja oczywiście kibicowałem Vitality, wiadomo, dużo ludzi nie lubi Apexa, pewnie tego składu, ale ja też nie przypadam za Navi, generalnie tylko tutaj JL był w moim serduszku, no ale niestety JL-owi też jakoś super tutaj nie poleciały te wszystkie mecze, tak średnio wypadł, więc no, tak to wygląda i proszę Państwa, Vitality wygrywa kolejny tutaj turniej, tak to można powiedzieć, prize pool'a to było 400 tysięcy chyba dolarów. Gdzie kogoś to interesuje? Dobra, a my przechodzimy do inwestycji. W co warto aktualnie inwestować? I tak dalej, i tak dalej. Czyli ta seria czasami się u nas pojawiała, czasami nie. Przechodzimy do najpierw kapsuły, od razu widzicie kandydata z Antwerpu, która, jak widzicie, też już miała swój lepszy okres i oczywiście, jak ktoś z was kupił w tym okresie, no to brawo, brawo, gracja, no bo tak naprawdę złoty 40 za tą kapsułę. Nie oszukujmy się, to zajebiście dobra cena, jeżeli ktoś z was pokupował, lub złoty 50 również. Teraz bym liczył na jakieś złoty 70, tu widzimy dużo zamówień, złoty 70, złoty 73, złoty 71 się spróbować wstrzelić i sobie pokupować, bo też nie jest to najgorsza cena, chociaż liczyłbym na jeszcze jakieś spadeczki, bo ta kapsuła ma potencjał, żeby z tych 2 zł do tych 3 zł dobić, mi się wydaje, dosyć szybkim nawet czasie, jak coś by się stało. Generalnie fajne naklejki, fajna kapsuła, już wiele razy o niej gadaliśmy, więc tutaj warte polecenia klasycznie, jak zawsze. To nawet nie mówiąc tylko o niej, tutaj z Antwerpu kapsuły według mnie teraz no troszkę porosły, może nie jakoś to, jak widzicie, tak jak przy kandydaciach, nie jakoś strasznie, ale rosną, więc wiecie, o co chodzi, kapsuły z Antwerpu moim zdaniem spoko, ale też takich tutaj zamówień sobie pokupujcie, spróbujcie wyjąć jak najtaniej te kapsuły, jak się tylko da, ale według mnie nie są to głupie inwestycje, bo są to kapsuły, które są bardzo tanie, a już nie ma ich tak dużo jak innych, a naprawdę jest to według mnie spoko inwestycja, jeżeli chodzi oczywiście o Antwerp. No, jeżeli chodzi o skrzynki, to ja tutaj co? Klasykiem będę leciał. Poleciłbym tutaj Snakebite'a jak zawsze, chociaż Snakebite teraz też nie ma tego swojego najlepszego momentu, bo też troszkę podrósł względem innych tutaj cen, tak? Zobaczcie, też sobie coś podrósł, bo cena była dużo niższa, 80 groszy, 68 groszy, no coś powie tylko 10 groszy różnicy, ale jednak już przy tej 100 skrzynkach to już jest 10 zł, zakupie, więc zawsze to jest jakieś wahanie i zawsze jest to trochę jakaś górka i będzie się to trochę wolniej zwracało niż z tych 60. Więc ja tutaj preferowałbym również zamówienia lub sobie poczekać jeszcze, żeby Snakebite lekko podupadł. Jeżeli chodzi o inne skrzynki, to tutaj no co, zamania też jest na wzrostach, więc też ciężko to polecić aktualnie do inwestycji, bo teraz taki moment jest akurat, że trochę to porosło wszystko i bym lekko sobie tutaj uważał, jak tutaj inwestować. Jeżeli chodzi o inwestycje w kapsuły z Paryża, ja bym tutaj leciał ostrożnie. Wiecie, jaki jest Paryż? Niby wzrośnie, zaraz niby spadnie. To jest według mnie chuj ryzykowny jeszcze event. Jeszcze potrzeba, oj, przepraszam, Avira. Jeszcze potrzeba troszeczkę czasu, ale widzę, że tutaj klacz. Klacz stoi na dłuższej mecie, na tej cenie i sobie tak waha i zobaczcie, nawet lekko podupada. To klacz generalnie moim zdaniem nie jest taką głupią w sumie inwestycją, patrząc długoterminowo, no bo te złote 60 wiecznie trwać nie będzie. Wiadomo, ta skrzynka sobie lubi tą cenę i ona często na tej cenie jest, ale to wiecznie trwać nie będzie. Jeśli chodzi o naklejki, no to tutaj bym leciał w jakieś papiery z Imperial, autografy z Imperial, jakieś ładne zielone. Kopenhagi, które wyjmowane byłyby bardzo tanio, typu jakiś No Way, może jakiś Vini, też nie są to złe rozwiązania do zakupu. Jeżeli chodzi o holo, no to ja po prostu bym wleciał sobie na Antwerp holo. I jeżeli was jakieś holo interesują, to poprzeglądał jakieś spoko naprawdę holo z potencjałem. Bądź z Kopenhagi, jakieś taniutkie do wyjęcia, ja bym w ten sposób teraz leciał, jeżeli chodzi o inwestowanie. Więc co widzowie, to było na ten czas na tyle. Liczmy, że niedługo pojawi się u nas operacja w CS-ie. I co, życzę miłego dzionka, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji. Trzymajcie się widzowie i co, no, miłego dzionka życzę. Cześć, cześć.